Portugalia. Kraj, który dzisiaj znany jest nam z Cristiano Ronaldo, a zaledwie 500 lat temu z zamorskich podbojów Vasco da Gamy czy Ferdynanda Magellana. Dzisiaj to kraj Unii Europejskiej, w którym płacimy euro. 1800 km plaż. Miejsce, w których można plażować, uprawiać sporty takie jak bieganie, czy surfing, windsurfing, kitesurfing, wszystko co przyjdzie Wam do głowy. Wystarczy tylko uważać na skaliste wybrzeże. Numer 1. Spróbować surfingu, albo przynajmniej pojechać go zobaczyć. Numer 2. Zobaczyć, poczuć i usłyszeć największe oceaniczne fale, które rozbijają się o wybrzeże Europy Zachodniej. Nic dziwnego, że Portugalczycy myśleli, że są na końcu świata. Urwiska skalne, olbrzymie fale rozbijające się o te urwiska skalne. Dalej, bezkresny ocean. Zrozumiecie, że trzeba było mieć naprawdę duże cojones, żeby wyruszyć w świat i zobaczyć, co jest po drugiej stronie oceanu. Dźwięk mrozi krew w żyłach, a uderzenia fal powodują, że skały, na których stoicie lub siedzicie, aż drżą. Numer 3. Spędzić aktywnie czas na plażach, na przykład biegnąc. Lub wspinając się wzdłuż zboczy, które znajdują się nad samą wodą. Wtedy będziemy odwracać kamerę po prostu do pionu i pokazywać, jak przeciąć materiał. Numer 4. Przejechać się kamperem wzdłuż wybrzeża Portugalii. My przejechaliśmy 700 km w 4 dni. Jedźcie tutaj ze znajomymi, wyjdzie Was na pewno taniej nocleg, czy to będzie w kamperze, w namiocie, czy w jakimkolwiek innym miejscu. Taniej z paliwem, raźniej, bo wbrew pozorom wszystkie te miejsca są dosyć puste. Więc fajnie pewnie z przyjaciółmi usiąść sobie wieczorkiem, odpalić ognisko, zjeść fajną kolację. Podróżowanie po Portugalii to bardzo fajny pomysł. Wystarczy tylko, że wsiądziecie w auto albo w kampera, tak jak tutaj widzicie, i można zatrzymać się w dowolnym miejscu, które po prostu jest jak z bajki. To była najbardziej niesamowita podróż, jaką odbyłem w Europie. Numer 5. Przywieźć niesamowite wspomnienia, ale również najpiękniejsze zdjęcia z wakacji. Każde miejsce, które tu widzicie, idealnie nadaje się do fotografowania. Od malowniczych miasteczek, przez górzyste tereny i skaliste wybrzeże. To właśnie tutaj będziecie mogli zrobić najpiękniejsze zdjęcia na Instagrama. A ja w tym momencie zapraszam do siebie, żebyście zobaczyli, jak wyglądała nasza podróż. Dobrze jest znaleźć ciekawe miejsce do zdjęcia, ale musicie uważać, żeby nie przekroczyć jakiejś bariery, bo to łatwo jest jednak spaść. Natomiast jest to fantastyczne ujęcie, nóżki wiszące w powietrzu, to jest to, co lubię oglądać na Instagramie. A ja życzę Wam, żebyście sami zaliczyli swoją niesamowitą przygodę w Portugalii. Na koniec zachęcam Was oczywiście do subskrypcji, komentowania, napisania mi, czy byliście już w Portugalii, co Wam się tutaj najbardziej podobało i co powinienem następnym razem tutaj zobaczyć. Do zobaczenia, cześć!